Antykoncepcja to według Terlikowskiego działanie, które nie powinno być praktykowane, bo jak powiedział redaktor, antykoncepcja ma chronić przed złem, czyli zajściem w ciążę, a więc w konsekwencji tego narodzeniem dziecka. A czy dziecko można nazwać złem? Naturalnym następstwem seksu powinna być ciąża, a jeżeli temu zapobiegamy, to działamy wbrew naturze, podkreślał Terlikowski, przytaczając tym samym słowa Pawła VI. Paweł VI, o tym też mówi Benedykt XVI, napisał swoją encyklikę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że był świadomy i przekonany, że stanowisko katolickie najpełniej odpowiada naturze ludzkiej, a po drugie dlatego, że miał świadomość ogromu zagrożeń, jakie zrodzić może antykoncepcja w życiu społecznym. Tego rodzaju akceptacja antykoncepcji otwiera zdaniem Pawła VI szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. Przyczynia się do spadku szacunku mężczyzn dla kobiet, a także ich traktowania jako narzędzi służących zaspokajaniu rządy fizycznej i wreszcie może skłaniać rządy państw do przymusowego stosowania takich środków, także w odniesieniu do osób, które tego nie chcą. Podczas spotkania zgromadzeni goście mogli zapoznać się z publikacjami Terlikowskiego oraz materiałami dotyczącymi aborcji. I coraz więcej